Warszawa, w Rzeszowie, rezydent drugiego roku. Spotkaliśmy się tutaj, żeby zamanifestować i pokazać, że chcemy zmian w polskiej służbie zdrowia. Chcemy, by nakład na służbę zdrowia wynosił przynajmniej to minimum, tak jak mówią nasze władze, minimum minimorum, czyli 6%. 6,8. To jest gwarancja bezpieczeństwa dla nas, lekarzy leczących, i dla pacjentów, którzy się u nas leczą. To jest gwarancja tego, że będziemy mogli, że będziemy mieli jakieś narzędzia do tego, żeby leczyć bezpiecznie pacjentów. Obecnie, ponieważ kolejki do lekarzy wydłużają się, kolejki na zabieg, pacjenci oczekują od nas czegoś innego. Pacjenci chcą być zdiagnozowani. Pacjenci nie mają czasu na to, żeby czekać i pić w kolejkach. Nie mają czasu, żeby swoje zdrowie oddawać na szale tego, że jest system niedofinansowany. My, jako Porozumienie Rezydentów, Porozumienie Zawodów Medycznych, domagamy się natychmiastowych działań od rządu. Domagamy się, by te wzrosty i to dało nam gwarancję bezpiecznego leczenia. Obecnie na operacje, na przykład zaćmy, w Rzeszowie czeka się 8 miesięcy, gdzie człowiek przez ten czas nie widzi, nie jest w stanie w pełni funkcjonować. Na wizytę do lekarza endokrynologa w niektórych poradniach czeka się 2,5 roku. Do lekarza okulisty 4 miesiące. Dlatego właśnie dużo ludzi leczy się prywatnie. Dlatego jest bardzo dużo prywatnych przychodni, prywatnych ubezpieczeń w Rzeszowie, prywatnych ubezpieczeń w kraju. Jest to wyraz tego, że nasz system nie działa. I próbujemy to zmienić. Są poruszane tematy nie tylko pacjentów, również lekarzy. Lekarzy, którzy mają problem nie, proszę to postawić. Kształceniem się. Lekarzy, którzy brak pieniędzy na kursy, które są u nas obowiązkowe.